Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, dzieci, bardzo serdecznie na kolejnym naszym nabożeństwie na ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ciekawe, które z Was zapamiętało, jak nazywała się mama Najświętszej Maryi Panny? Anna. Bardzo dobrze. A jej tato? Joachim. Kto więc był jeszcze rodziną Matki Bożej? Mamy Annę, mamy Joachima i Maryja założyła rodzinę. Z kim to założyła rodzinę? Z Józefem. Bardzo dobrze, ale gdy stała pod krzyżem, dostała od Pana Jezusa niezwykły prezent. Dostała swojego nowego syna. Jak się nazywał ten syn? Święty Jan Apostoł. Bardzo dobrze, święty Jan Apostoł i przez to każdy z nas może Maryi nazywać swoją mamą i ona się nami opiekuje. Oprócz Joachima, oprócz Anny, świętego Józefa i świętego Jana poznaliśmy innych świętych, na których życie miała wpływ Najświętsza Maryja Panna. Co to byli za święci? Efrem. Bardzo dobrze, a oprócz Efrema, którego jeszcze zapamiętaliście? Świętego Cyryla. Bardzo dobrze. A który z tych świętych dwóch, których wymieniliśmy, słynął z tego, że pisał piękne hymny, pieśni i wiersze na cześć Najświętszej Maryi Panny? Który to za święty? Święty Efrem. Bardzo dobrze. Święty Efrem. A który ze świętych stanął w obronie takiej wielkiej prawdy o Maryi, że ona jest matką człowieka i Boga, czyli Jezusa Chrystusa? Który to za święty? Święty Cyryl. Bardzo dobrze, święty Cyryl z Aleksandrii. A kto mi powie, gdzie tą prawdę powiedziano? W jakim wielkim mieście? Czy ktoś zapamiętał? Miasto na E. Kto pamięta? Efezie. Bardzo dobrze, w Efezie uchwalono dogmat o Bożym Rodzicielstwie dla Świętszej Maryi Panny. A kto mi powie, gdzie znajduje się domek Matki Bożej? Znajduje się on w dwóch miejscach. Część została w starym miejscu, a i drugą część przeniesiono. Kto zapamiętał, gdzie znajduje się dom Matki Bożej? W Jerozolimie i w Lorento. Bardzo dobrze, znajduje się w Ziemi Świętej, dosłownie nie znajduje się w Jerozolimie, ale znajduje się w Nazarecie, obok Jerozolimy. A druga część znajduje się w Loreto i została przeniesiona, aby zachować tą wielką pamiątkę. Dzisiaj mamy niezwykłego świętego, który czcił Najświętszą Maryję Pannę, a będzie to święty Bernard. Święty Bernard pochodził z bardzo bogatej rodziny. Jego tato pracował u samego króla. Była to wielka, wielka szycha. Był bogaty, bo jego mama była hrabiną. Mieli dużo pieniędzy, a sam Bernard urodził się na zamku. Kiedy było Boże Narodzenie, ukazał mu się mały Pan Jezus, który powiedział tak: Bernardzie, ja bym chciał, abyś ty służył tylko mi, abyś nie miał żony, nie gromadził majątków, nie prowadził wojen jako rycerz, ale żebyś był zawsze moim sługą i mi służył. Ten dziwne spotkanie z małym Panem Jezusem tak zaowocowało w życiu świętego Bernarda, że Bernard postanowił żyć bardzo dobrze i pobożnie. Ale pomimo tego, że człowiek czasami dobrze żyje, to i tak dotykają go różne problemy i nieszczęścia. Kiedy miał 17 lat, umarła jego mama, którą bardzo kochał. Kiedy było mu tak bardzo smutno, kręknął przed obrazem Matki Bożej i prosił, aby ona była jego mamą. Od tego czasu odznaczał się wielką czcią dla Maryi, którą nie nazywał panią i królową, ale po prostu nazywał mamą. Pewnego dnia, kiedy już miał 22 lata, postanowił porzucić cały swój świat, jaki znał. Nie chciał być rycerzem, nie chciał być bogatym hrabią, ale chciał zostać zakonnikiem, więc wstąpił do zakonu cystersów. Święty Bernard jednak był szczególnym chłopakiem,
bo umiał przekonywać innych, żeby byli tak samo dobrzy, jak i on. Więc do zakonu sam nie stąpił. Wziął ze sobą jeszcze 30 swoich najlepszych kolegów. Jak się dziewczyny na mieście dowiedziały, że najlepsze chłopaki, te przystojne, mądre, odpowiedzialne, wszyscy poszli do klasztoru, to się zdenerwowały. Ale co miały poradzić? Jeśli Bernard poszedł do zakonu, oni poszli do zakonu, to im tylko albo będą żonami takich nieudaczników, albo po prostu też wstąpią do zakonu i będą zakonnicami. I tak święty Bernard żył ze swoimi towarzyszami, a odznaczał się wielką miłością do Matki Bożej i miłością do samego Pana Boga. Więc jego przełożony powiedział tak: Bernardzie, ty jesteś takim dobrym kaznodzieją, tak pięknie mówisz o Bogu, pociągasz serca innych ludzi do Maryi i do Boga, więc idź w świat i głoś te wszystkie prawdy i zakładaj kolejne zakony. I tak Bernard wędrował po Francji i zakładał klasztory i zakony. Założył ich 63. A do każdego zakonu trzeba było kolejnych chłopaków, żeby zakon funkcjonował. Jak już w jednym mieście wybrał najlepszych chłopaków, aby służyli tylko Panu Bogu, w drugim mieście, w trzecim mieście, to już w czwartym mieście kobiety pomyślały, jeśli Bernard przyjedzie z wizytą do nas, zgłosić skazania, to trzeba się go jak najszybciej pozbyć, bo nasze córki albo będą starymi pannami, albo w ogóle nie będą miały dobrych mężów. Więc nierzadko dochodziło do tego, że gdy święty Bernard przyjeżdżał do jakiegoś miasta, to zamiast wizyt nie przychodziły osoby, aby go powitać, nie było takiej defilady powitalnej, tylko było wręcz przeciwnie. Kobiety wychodziły przed świętego Bernarda i za wszelką cenę nie chciały wpuścić go do miasta, bo się bały, że on swoim słowem może doprowadzić do tego, że znów założy klasztor, gdzie najlepsi mężczyźni będą służyli tylko Panu Bogu. Święty Bernard miał wielką cześć dla Najświętszej Maryi Panny. Często przychodził przed jej obraz i mówił dwa słowa. Ave Maria. Co oznaczają te słowa? My mówimy je często w modlitwie. Jaka to modlitwa, która by się po łacinie zaczynała Ave Maria, a po polsku jak by się nazywała? Zdrowaś Maryjo. Bardzo dobrze, zdrowaś Maryjo. Często powtarzał, kiedy widział figurę albo obraz Matki Bożej, mówił Ave Maryja. I pewnego dnia, jak mówi legenda, Maryja odpowiedziała świętemu Bernardowi: Ave Bernardzie, bądź pozdrowiony Bernardzie. Pierwsze pytanie kontrolne, czy wszyscy dobrze słuchali. Jak nazywa się święty poznany dzisiejszego dnia na naszym nabożeństwie majowym? Święty Bernard. Bardzo dobrze. Czy Bernard pochodził z bogatej czy z ubogiej rodziny? Kto mi odpowie na to pytanie? Z bogatej. Bardzo dobrze. A gdzie pracował jego tato, że pochodził z takiej bogatej rodziny? Gdzie pracował jego tato? Pracował u króla. Bardzo dobrze. Też chciał, aby jego syn pracował u króla, miał piękne życie, a mama była hrabiną, to więc chciał, aby jego życie było tak samo piękne i bogate. Ale Bernard postanowił, że będzie służył Panu Bogu. Kiedy zjawił się u niego mały Jezus z tą propozycją, aby on był jego sługą? Kto pamięta? Kiedy miał 17 lat. 17 lat było, jak zmarła jego mama. A kto pamięta, kiedy przyszedł Pan Jezus do naszego świętego Bernarda? Gdy miał 23 lata. To wtedy wstąpił do zakonu. Jak miał 22 lata. Kto pamięta, w jaki to było dzień? Na Bożym Narodzeniu. Bardzo dobrze, w dzień Bożego Narodzenia. A w jakiej postaci przyszedł do niego Pan Jezus? Kto zapamiętał? Jak był bardzo mały. Bardzo dobrze, jako małe dziecko. Kto mi odpowie, kto za bardzo za życia świętego Bernarda go nie lubiał? Kto był jego takim udawanym wrogiem, że jak słyszały, że przyjeżdża święty Bernard, to już były kosy oszczone okami, że trzeba się tego delikwenta pozbyć z miasta. Kto tak bardzo sprzeciwiał się świętemu Bernardowi? Dziewczyny. Bardzo dobrze. A dlaczego dziewczyny sprzeciwiały się temu, aby przyjeżdżał do miasta święty Bernard? Dlatego, żeby nie zabierał im najlepszych chłopaków. Bardzo dobrze. I oni żyli w klasztorze, oddają cześć Panu Bogu. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejnego naszego świętego,
Dzisiaj już jest 6 dzień. Jak ktoś był pierwszego dnia, już będzie miał 6 naklejek. Nasi dzieci pierwszokomunijne już mają 5 naklejek. Jak zbierzemy 15, będziemy mieli róże. Że miesiąc maj, ile liczy, kto pamięta? 31. Czyli ile można róż nazbierać? Dwie. Można dwie, ale jak ktoś będzie miał na przykład 15 na jedną różę i nazbiera jeszcze 10 naklejek, to będzie róża i jakiś specjalny kwiatek albo specjalny bonus. Więc wszyscy zbieramy nasze naklejki, aby naokoło naszego ogrodu były, naokoło naszego kościoła były piękne ogrody, które będą nam przypominały o tym, że być jak Maryja trzeba być pięknym. Trzeba dużo poświęcić, dużo ofiarować i kwitnąć na chwałę Pana Boga. I jak święty Bernard pociągać wszystkich do Maryi i do Chrystusa. Modlimy się dalej.